Jeżeli będziecie we Wrocławiu, ewidentnie trzeba zobaczyć Muzeum Archeologiczne. Tam jest sala z uzbrojeniem, z militariami. Popatrzcie sobie. Petarda. Piękne rzeczy, świetnie wyeksponowane. W dużej ilości. Dzisiejsze muzea idą raczej w kierunku multimediów. Jest coraz mniej zabytków archeologicznych, coraz więcej jest ilustracji multimedialnych, które ukazują, jak dane życie wyglądało w danym okresie, które to muzeum przedstawia. Tu jest jeszcze inaczej. Tu jest przytłaczająca ilość zabytków. Hełmy policyjne niemieckie, czechosłowackie, salamandry polskie, sześcionitowce. Wszystko jest. Afrika Korps, kalkomania. Luftschutz, piękne kalkomanie, wszystko oryginały. Dwa piętra do zwiedzania w XVII-wiecznym budynku muzeum, bardzo ładne. Wstęp 15 zł. Proszę bardzo, hełmy tropikalne. Singapur, Indie, Niemcy, Anglia. Pickelhauby. Nie jeden z was znalazł takowe łuski od Piki lub od Chaco, które są tutaj na pasie. Mi się zdarzyło też kilka razy. Wrocławski Arsenał. Proszę bardzo, ile towaru. Nie jest to centrum pacyfizmu. Bardzo ładna ekspozycja, przytłacza ilością egzemplarzy.
MGT, ciąg dalszy. Sprzęt w stanie mint, magazynowy. Działka lotnicza. Tu jest Browning wielokalibrowy. Wielkokalibrowy karabin maszynowy. DSK. Też bardzo ciekawa konstrukcja. Gdzieś tam mam w archiwum film, gdzie tam wykopaliśmy całą torbę, łusek od deszka. Może kiedyś pokażę. O! Urugwaj. Powszechnie nazywany Urem. Przeciwpancerny karabin polskiej produkcji. No, zobaczymy, co jest na górze. Tutaj mamy działka lotnicza, ale nie widzę działka WJ-23. Najbardziej popularnego w Iliuszynach. Bardzo ciekawy napierśnik. Odzież ochronna szturmowa saperów. Dwuczęściowa. Idziemy na górę. W górze mamy salę białej broni. Od XVIII wieku. Bodajże do XX. Zaraz zobaczymy. Bardzo ładna ekspozycja, to co faceci lubią najbardziej. Mało multimediów, dużo sprzętu. Przytłacza ilość egzemplarzy. Sprzęt z powstania styczniowego. Tam z tyłu druga Rzeczpospolita. Z tej strony też, także to odpuszczę. Rzućmy sobie jeszcze okiem na legiony. Zachęcam gorąco do odwiedzenia tego miejsca, bardzo ładne. Piękny arsenał.